Żyjemy w tym świecie i w świecie y, przepełnionym nienawiścią, cierpieniem, chorobami, grzechami. I nikomu tak naprawdę nie jest dobrze na tym świecie, nawet tym, o którym się mówi zwykle, że się dobrze urządzili. Oni też cierpią. Im też jest źle. I dlatego Bóg ulitował się nad nami i postanowił przez swego syna, przez Jezusa Chrystusa, wyciągnąć nas z tego świata, wybawić nas. Taki jest sens słowa zbawienie, czyli wybawienie z kłopotu, który mógłby być kłopotem wiecznym, kłopotem nieskończonym. Potrzebna była taka ingerencja, która byłaby nie tylko wybawieniem nas ze świata, który, jak widzimy, coraz bardziej się degeneruje, i on nie jest światem wiecznym, tylko światem przemijającym. Ale pan jeszcze. Zrobił coś więcej, bo nie tylko wybawił nas z tego kłopotu, który się nazywa życie doczesne, ale też nam dał coś więcej niż ten kłopot. Dał nam życie wieczne i to przepełnione miłości. Jego plan uratowania człowieka wypływa z jego, i tu nie boją się powiedzieć tego teolodzy, szalonej miłości, że Bóg jakoś oszalał z miłości do człowieka, zakochał się w człowieku, zakochał się w swoim stworzeniu. I dlatego nas bawił. Jest to miłość do nas wszystkich, ale z tej miłości nie wszyscy oczywiście korzystamy, bo nie każdy nawet czuje taką iskrę świadomości w sobie, która by go rozpaliła przynajmniej do wdzięczności, albo przynajmniej do świadomości tego, że jest kochany. Bóg jest zakochany w człowieku i sam stał się człowiekiem właśnie z tej miłości, bo innego rodzaju eksperymenty na pewno nie wchodziłyby w grę. Sam stał się człowiekiem, aby. Dokonać w nas czegoś niezwykłego. Zbawić nas i zjednoczyć ze sobą. To słowo zjednoczyć ze sobą to jest nie tylko coś takiego, że on i my będziemy po prostu tak blisko siebie. Będziemy aż w sobie. Jezus powiedział, że aby abym ja był w nich, tak prosi ojca w ostatnich słowach tej Ewangelii. On prosi, żeby żeby On był w nas, wewnątrz. Czyli to nie chodzi o takie stanie 15 centymetrów obok siebie, tylko, a gdzieś tam w przepasnych odchłaniach naszego jestestwa On chce w nas uczestniczyć. I jednocześnie sam odsłania również przed nami niezgłębione, nieskończone odchłanie swojej miłości. Mamy dostęp do tego drzewa życia, czyli do tych korzeni nawet i do owocu, do wszystkiego, co jest Jego istnieniem. Tymczasem ten świat i władca tego świata, Szatan, zezdrośnie walczą o człowieka i też każdy z nas czuje te pazury jego zazdrości na swojej duszy czy nawet ciele. Zazdrośnie walczy Szatan u człowieka, używając wszystkich sił, aby człowieka odstraszyć od przejścia do świata miłości w Bogu, które, które do przejścia wcale nie musi utożsamiać się ze śmiercią, ale, ale bardzo często jest albo czymś w rodzaju śmierci, albo wprost nawet śmierci. Zarówno Szczepan, jak i Jezus z dzisiejszych czytań ukazani są w dzisiejszych fragmentach, dzisiaj przeczytanych fragmentach w chwili to rzecz szczególna, gdy patrzą w niebo. Jezus wypowiada swoją kwestię, swoją modlitwę, taką pełną emocji, uczuć, bardzo na, głębokich. Do Ojca, ale wcześniej uniósł swoją głowę i spojrzał w niebo. Tak samo Szczepan przed śmiercią spojrzał w niebo. Zwykle, kiedy w czytaniach liturgicznych powtarzają się jakieś motywy, one są sygnałem do medytacji, do zastanowienia się, dlaczego właśnie. Oto właśnie oni są zapatrzeni w niebo. Ich uwaga jest skierowana na Ojcu, aby z Ojcem stanowić jedno i dlatego tak trudne fragmenty swojego życia, jak ukamienowanie czy uprzeżowanie, nie tylko potrafili przyjąć, ale przyjmując, potrafili tak znieść, że można byłoby śmiało powiedzieć, z godnością umierali. Bez tchórzostwa, bez lęku, bez drżenia, bez odwoływania zeznań. Umierają, jakby nie zauważając śmierć. Dlatego, że ich uwaga jest cała skierowana na Bogu, i, i to skierowanie właściwie. Kontemplowanie Boga sprawia, że śmierć, ból, cierpienie, jakby do nich nie docierają, zatrzymują się na ich zewnętrznej powłoce, to jest yy, znieczulenie nawet na śmierć i na ból. Miłość. Miłość potrafi człowieka znieczulić w bólu, bardziej niż jakikolwiek środki znieczulając. A jeśli jest to miłość tego rzędu, tego gatunku, to i ból staje się praktycznie niezauważalny. Za tą miłość i jedność z Jezusem i Jego Ojcem, za tą miłość Szczepan został ukaninowany. Za tą miłość Jezusa do Ojca Jezus został ukrzyżowany. Szatan walczy o to, żeby nikt nie wydostał się ze sfery jego wpływu. No a jest to już ostatni jego przyczółek, ponieważ, jak mówi Biblia, zanim świat ludzki został stworzony, szatan... Został strącony z nieba. Była jakaś tajemnicza walka między istnieniami, o których niewiele mamy pojęcia, które nazywamy aniołami czy mocami, przestworzy, i tam gdzieś w tym przez, przez tych przestworzach naszego świata dokonała się bitwa, która skończyła się klęską szatana. Został mu jeszcze ostatni przyczółek, świat ludzi, i to tylko z tego powodu, że ludzie sami sobie tego zażyczyli przez grzech pierworodny. Gdyby nie ta pomyłka, świadoma zresztą, nie byłoby cierpienia, śmierci, nie byłoby jego wpływów. Ale zaprosiliśmy go na ziemię, teraz musimy z tego jakoś wygrywać. Toczy się więc walka teraz już tylko o nas, bo szatan stracił już wszystko, zostali mu już tylko ludzie i piekło. I to jest bardzo istotne, po której stronie człowiek stanie: czy po stronie zwątpienia w to, że Bóg jest miłością, czy po stronie wiary w to, że Bóg jest miłością. Po stronie kamienujących i krzyżujących, czy też zapatrzonych w Bogę. Nie ma tej strefy yy, pośredniej. Nie ma kogoś takiego, kto by stał pomiędzy jedną, a drugą armią i był obserwatorem, bo los takich osób przypominałby chyba raczej na przykład grupę reporterów, która dostała się pomiędzy yy, dwa fronty ostrzeliwujące się nawzajem. To jest po prostu miazga wtedy, z takich osób zostaje. Walka z ciemnością może być zwycięska tylko dzięki jedności z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Tak to wygląda trochę teologicznie, ale to wcale nie znaczy, że jest to zupełnie niepraktyczne czy nie do zrealizowania nawet dzisiaj i to właśnie o tej godzinie. Szczepan patrzy w niebo, widzi chwałę Bożą Jezusa po prawicy, ale dlaczego? Bo właśnie był pełen Ducha Świętego. Ten Duch pozwalał mu tak uczestniczyć w życiu Ojca i Syna. Gdyby nie ten Duch, gdyby nie ten Duch Święty, on by może wiedział, że jest Pan Bóg, ale nie miałby nic z nim wspólnego. Tylko Duch Święty daje człowiekowi przystęp do Ojca i do Jezusa. Jezus prosi w Ewangelii Ojca, abyśmy stanowili z Bogiem jedno, tak jak On z Nim stanowi jedno. I ta jedność to się właśnie nazywa Duch Święty. Ta jedność to jest aż osobą. Ta jedność jest miłością. Bez Ducha Świętego nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem. Nasza relacja z Jezusem sprowadza się wtedy tylko do wiedzy o tym, że ktoś taki jest. Wiara nie jest wiedzą, że Bóg istnieje, ale jedynością w miłości, jest właściwie uczestnictwem już w życiu Boga. I właściwie takie życie w Duchu Świętym rozpoczyna się w Chrzcie Świętym. Ale Pan Bóg potrzebuje, zresztą i człowiek również, w pewnym okresie naszego istnienia, bardzo jasnej, świadomej deklaracji ze strony człowieka, że człowiek rzeczywiście tego chce. Czcimy małe dzieci, takie, które są jeszcze, nieświadome tego, co się z nimi robi, ponieważ rodzice dają takiemu dziecku najpiękniejszy prezent, jaki można dać w ogóle, życie wieczne. A no nie wiem, czy zegarek, czy też może bombonierka jest lepszym prezentem w czasie Komunii Świętej czy Rower Górski niż to, że rodzice na przykład dadzą dziecku życie wieczne w czasie sztu. Także wszelkie polemiki na ten temat, czy można dzieci szcić, czy nie, to one w tym momencie umierają. Bo jest to najpiękniejszy dar, ale to nie załatwia sprawy jeszcze. To właściwie rozpoczyna sprawę, ale ją nie kończy. Bo w pewnym momencie naszego życia potrzeba jest takiej deklaracji, takiego świadomego przywołania Ducha Świętego, w którym mówimy tak, ja bardzo chcę, Panie, żebyś Ty był Panem mojego życia, nie Panem w cudzysłowie, tak jak na przykład królowa angielska, która właściwie nie ma nic wpływu na politykę swojego kraju, tylko chcę, żebyś Ty rządził moim krajem, moim życiem. I dlatego obieram Cię, Duchu Święty, Jezusie, czy Jezusie Chrystusie, Mój zbawicielu, na jednego mojego pana, ty się rządził w moim życiu. Mam do ciebie zaufanie, wiem, że moją politykę, gospodarkę uczuciową i materialną będziesz świetnie prowadził, dasz sobie radę. Nie muszę ci podpowiadać, co masz robić w moim życiu. Amen, Alleluja, Maranatha. Tak można byłoby to streścić, co trzeba byłoby powiedzieć przynajmniej raz w życiu. Całe szczęście taką modlitwę mam już za sobą i to kilkakrotnie już mu tak powiedziałem, może nawet więcej raz. Teraz już jest jego sprawa, co on z moim życiem zrobi. Ja się czuję bezpieczny. To jest jego sprawa, co on z moim życiem zrobi. Życzę Wam również takiego momentu w waszym życiu, kiedy powiecie Panu Bogu: tak, oddajcie moje życie, rób z tym życiem, co chcesz, ja ci ufam, wierzyć. Na świecie nie ma nikogo, komu można było tak zaufać jak to. I taki moment w życiu nazywa się zesłaniem Ducha Świętego. Bez tego świadomego zaproszenia go. To właściwie żyjemy w potencjalnym Krzyżie Świętym. On jest faktycznie, ale on jest w stanie embrionalnym właściwie. Nigdy nie dokonaliśmy wyboru samym. Pan Bóg jest nam dany, ale my nie wybraliśmy go. On przyszedł do nas, ale myśmy go nie zaprosili, I to jest robota jakby w połowie zatrzymana. I takie zesłanie ducha świętego, czy wylanie ducha świętego, czy modlitwa o wylanie, ono może się dokonywać indywidualnie. Na przykład dzisiaj wieczorem może powiedzieć Panu: Tak, chcę, żebyś był moim bogiem. Mówię no, ci to zupełnie świadomie, na przykład na ulicy, jakiejś tam wesołej czy tulipanów, czy gdzieś tam będziesz szedł i mu to powiedz w sercu. Możesz mu to powiedzieć przy modlitwie wieczornej, możesz powiedzieć to teraz. Możesz to powiedzieć na przykład wtedy, kiedy wejdziesz jakoś głębiej w życie chrześcijańskie, kiedy zaangażujesz się w jakąś wspólnotę modlitwę no i wtedy już tam robią to w sposób bardziej fachowy. W każdym razie każdy z nas w swoim życiu powinien mieć taki moment przynajmniej raz, że zupełnie świadomie wybiera Boga ze swojego króla, pana. Bez tego jest bezpański. I każdy może się nim zająć. Każdy duch może się zająć taką duszą. Niekoniecznie duch święty. Bez ducha świętego nie mamy kontaktu z Bogiem Ojcem, a nasza relacja z Jezusem, jak powiedziałem, sprowadza się wtedy tylko do wiedzy, że ktoś taki jest, czy jest Bóg. Sami zapewne nic nie moglibyśmy uczynić, aby pokochać Boga, ani nawet się zainteresować Bogiem, czy zrobić choćby krok w jego kierunku. To On nas pierwszy umiłował i tak mówi o tym pismo świętej doświadczenie życiowe, że zawsze Pan Bóg pierwszy, jednak wychodzi z inicjatywą do nas. Ten fragment z Jana, z Ewangelii Świętego Jana, dzisiaj przeczytany, odsłania nam tę wyjątkową wolę pokokania nas przez Boga. Jezus prosi Ojca, posłuchajcie, o to, Byśmy my pokochali ojca. On nie prosi ojca, żeby ojciec pokochał nas, bo o to nie trzeba prosić. On prosi ojca, żebyśmy my pokochali ojca. Dziwna prośba. Właściwie to nas powinien poprosić o to. Ale on wie, że nie ma sensu nas prosić, bo i tak nie za bardzo go wysłuchamy. On prosi ojca, żeby ojciec tak sprawił, żebyśmy my pokochali jego. Ojcze Święty, on mówi: proszę nie tylko za nimi. Proszę za wszystkimi. Ojcze chce, aby oni byli ze mną i żebym ja w nich był. Proszę Cię, żebyś Ty był ojcem dla nich. Spraw, Panie, żeby oni Cię pokochali. Tak prosi Jezus. To jest zastanawiające, wręcz zdumiewające. Bogu zależy na tym, aby człowiekowi zależało na Bogu. Właściwie to wygląda tak, że jedynym prawdziwym chrześcijaninem na świecie to jest Chrystus. I jedynie prawdziwym wierzącym katolikiem to też jest Chrystus, a tak wszyscy to jednak jedziemy tak na kredyt u Niego. Dlatego może odmawiamy kredo też w niedzielę, bo... To jest właśnie taki kredyt, on nam to zadał. Jak. Bóg sam siebie prosi, abym ja go kochał. To aż trochę człowieka <laughs> dziwi, no bo jak to, Bóg prosi siebie, żebym ja go kochał. No tak, bo ja bym go nie pokochał, ale On może sprawić, że ja go pokocham. Syn Boży prosi o miłość do Boga dla człowieka, ponieważ człowiek nawet nie umie prosić, nawet nie wie, jak prosić. Nie wie, co to zrobić z tym. To jest być może niedoskonałe porównanie, ale wyobraźmy sobie, że żona prosi swojego męża, mężu, proszę cię, uczyni wszystko, aby cię dziecko pokochało. I teraz jak ten mąż musi to zrobić? Jak ten ojciec musi się starać, żeby dziecko najpierw się zadziwiło tym tatusiem? Później zafascynowało, a później zakochało się jeszcze w tym ojcu. I co on musi chodzić? Pochodzić po ścianach, skakać, biegać, kupować jakieś specjalne zabawki. No Coż musi zrobić, żeby to dziecko zauważyło tego tatusia? Żeby. Poczuło miłość do mnie. I właśnie coś takiego, to jest tylko analogia, to jest pewne, pewne odległe podobieństwo, i coś takiego robi Jezus, że On prosi Ojca, żeby Tato, Ty zrób coś, żeby ci ludzie wreszcie się w Tobie zakochali, bo Ty przecież ich kochasz, ja wiem. I to wszystko nas przekonuje, że Bogu zależy na mnie, na Tobie, na nas. Tak bardzo wzruszająco Jezus prosił swojego Ojca dzisiaj w tej modlitwie za nami, abyśmy my mieli jedność z Ojcem w Jebie. Nawet tutaj, teraz. Bo przecież wie, niebo nie zaczyna się z chwilą śmierci, niebo zaczyna się od momentu, kiedy ty po prostu je wybierasz. Czyli teraz może być już niebo, a później ono się tylko rozwija. Nikt więc, kto usłyszał y, sercem te słowa, dzisiaj nie może powiedzieć na przykład coś takiego. Nikt zas nie może powiedzieć takich słów, po usłyszeniu tej modlitwy świadomie i dobrowolnie, mając w pełni władze umysłowe rozwinięte, chyba że ktoś ma kłopoty z tym, że powie: Moje istnienie jest pomyłką. Po tym wszystkim, co Jezus tutaj powiedział, to nikt nie może powiedzieć: moje istnienie jest pomyłką, bo one są chciane, one są kochane. Aż Jezus prosi, ojcze, weź, pokochaj tego człowieka, który myśli, że jego istnienie jest pomyłką. Powiedz mu, że to nie jest pomyłka, bo ty go kochasz. Przecież nie kochasz kogoś pomylonego. Albo nikt z nas nie może powiedzieć: po co ja w ogóle tutaj żyję, po co ja tu jestem na tej planecie, a ja wolałbym się urodzić na przykład Marsjaninem, czy jakimś tam Wenusjaninem. To nie może tak powiedzieć, bo Bóg chciał go, chce go, kocha go. Albo po co ja się w ogóle urodziłem? Też nie można tak powiedzieć. Moje życie jest bezsensem. No zobacz, nie jest bezsensem, bo jak jest ukochane życie, to już jest sensowne. Przecież wszystko to, co jest sensowne, opiera się na miłości. Ani intelekt nie daje człowiekowi sensu w życiu, tylko właśnie to, że się jest kochanym albo że się kocha. Ehm, jeśli dotąd nawet tak gdzieś jeszcze drzemała w tobie taka myśl, że twoje istnienie jest pomyłką, że jesteś nikomu niepotrzebny po co w ogóle żyjesz, po co się urodziłeś, moje życie jest bezsensem, to usłysz dzisiaj te słowa, jak Jezus właśnie za tobą prosił Ojca. Ojcze Święty, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Ja tego chcę, żeby ten człowiek był w niebie. Czasem spotykam ludzi, którzy mówią, Bóg mnie chyba nie kocha. Jak ja muszę teraz się starać, żebym się dostał może na najniższe piętro czysta? A mówią, Boże, chyba się nie zbawię. Pan Bóg chyba po tym wszystkim, co zrobiłem, mnie nienawidzi. Teraz usłyszysz te słowa, usłysz. Jak On prosi Ojca, żebyś Ty był w niebie, czyli komu zależy na tym niebie? No Bogu zależy na tym niebie. To Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. No niestety mamy to wrażenie o Bogu trochę takie obojętne i często sobie go niestety wyobrażamy jak takiego szefa, który patrzy na Ciebie, żebyś Ty czegoś dokonał, żebyś się postarał, no i być może dostaniesz jakiś awans. A to nie jest tak. To on o ciebie zabiega. On prosi swojego ojca, ten Jezus, żebyś ty był w niebie. Pomyśl, jak bardzo musicie kochać, skoro on robi wszystko, co może, nawet więcej, bo wszystko może, żebyś ty był w niebie. A więc, czy możesz powiedzieć, że twoje życie jest na przykład bez sensu? Albo że nie ma celu. Jest cel. On mówi: Ojcze święte, chcę. Aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, no gdzie tam, w niebie, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją. Po co, żeby się cieszyli tym, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie jeszcze przed założeniem świata? Ja chcę, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Naprawdę, nikt, kto wysłuchał takich słów, nie może się czuć niepotrzebny na świecie lub na przykład bezwartościowy. W dzisiejszej liturgii jest też mowa, o jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa wspomniałem o tym przy komentowaniu tych czytań. A może nawet jest to centralny symbol wszystkich religii i świata. To jest takie przeczucie wszystkich istot religijnych, że właśnie w tym symbolu najlepiej się wyraża życie wieczne. W symbolu drzewa. O drzewie życia jest mowa dziś. W Apokalipsie jest mowa o tym, że Bóg chce, żebyśmy mieli przystęp do życia wiecznego, do drzewa życia wiecznego, płucząc szaty w korwi baranka. Przecież kiedy idziemy drogą, niekiedy nawet nie patrzymy na drzewa, bo one są takie zwykłe. Nie ma w tym nic szczególnego. No czasem może się trochę poezją uniesiemy i tam zaczniemy się dziwić nad kolorystyką jesiennych buków, czy jesionów, czy tam jakichś klonów, ale bez problemu je wycinamy, bez łzy w oczu przyglądamy się, jakie się nią usychają czy chorują. Drzewa wydają się być bezużyteczne i bezwartościowe. O takie po prostu drzewa, zwykłe. Zwykłe drzewa. Drzewo, drzewo krzyża, drzewo rajskie, drzewo życia. I dzisiaj słyszymy w apokalipsie błogosławieni, którzy uczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Drzewo jest też jak człowiek. Ono usycha, Choruje, owocuje, rośnie, tworzy gromady leśne, parki, łamie się pod wiatrem, opadają z niego liście, owocuje. Gdy wchodzimy do lasu, na przykład do lasu bukowego, tak mi bardzo pasuje ten Bóg, bo tak kojarzy się również z Bogiem, drzewa są tak do siebie podobne, że żadne z nich nie wydaje się wyjątkowe. A ubytek jednego z nich, na przykład w jakimś lesie bukowym, może być nawet niezauważalny. Ktoś mi powiedział, a co tam jedno więcej, drugie mniej, to przecież nie ma znaczenia. Nie wydaje się dobyć żadną stratą, że jakieś drzewo zostanie na przykład wycięte. Tymczasem pomyślcie, zwykłe, pojedyncze drzewo bukowe to coś więcej niż drzewo. Nawet natura o tym mówi. Bóg wraz z wieloma innymi drzewami kompleksami leśnymi. Jest jakkolwiek w tej jego roli dziś wielu może nie bierze pod uwagę. Niezastąpionym regulatorem klimatu naszego. Oczyszcza powietrze, zatrzymuje wodę deszczową, czerpie z gleby do 30 tysięcy litrów wody rocznie. Powierzchnia takiego dorosłego drzewa dukowego sięga 1200 m, co daje, co wytwarza rocznie około 4,5 tysiąca kilogramów tlenu. To dzięki takiemu jednemu drzewu być może wielu ludzi sobie żyje. I odprowadza też z powietrza mniej więcej 6 tysięcy kilogramów trującego dla ludzi dwutlenku węgla. Od takie po prostu zwykłe drzewo. Podaję te wszystkie liczby po to, żebyśmy sobie wyrazili, że to drzewo wcale nie jest takie szare, bezwartościowe i zupełnie niepotrzebne i ubytek jego, chociażby był niezauważalny, może być odczuwalny. Pomyśl teraz o sobie. Jesteś o wiele bardziej potrzebny na tym świecie niż ten jeden Bóg. Niż jedno drzewo. Bóg uczynił cię niezastąpionym regulatorem miłości w twoim środowisku, regulatorem klimatu miłości. Jeśli drzewo tak się zachowuje, to człowiek tym bardziej powinien wytwarzać raczej dobrą atmosferę wokół siebie, niż trująco. Oczyszczać atmosferę ze zła i wzbogacać świat tlenem dobra. Właśnie po to jesteś stworzony i wcale nie jesteś bezwartością. I tylko to takie bardzo szare porównanie do jednego drzewa już pozwala ci spojrzeć na siebie inaczej, pomyśleć, o, rzeczywiście, wcale nie jestem kimś bezwartościowym. Naprawdę jesteś o wiele potrzebniejszy na tym świecie niż wiele buku, niż cały las buku. A przecież może ci się wydawać, że jesteś nic nieważny pośród innych ludzi, tak jak jedno drzewo pośród wielu drzew może się wydawać nieistotne. Przypomina mi się teraz taki człowiek, który miał na imię Zacheusz. Jest o nim mowa u Łukasza w XIX rozdziale. Maleńki, złośliwy człowieczek, jeszcze do tego przełożonych faryzeuszów, przepraszam, celników. Człowiek, który wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. I tu znowu powtarza się ten motyw, zobaczenia Jezusa. W swoim życiu ten wredny zdzierca, tak go nazwie, zrobił tylko jedną dobrą rzecz. Właśnie to. Chciał zobaczyć raz w życiu Jezusa. I tylko tyle to wystarczyło. Słuszno posłużyło mu do tego to drzewo. Zobaczył tego Jezusa i dlatego wspiął się na sykomorę, na drzewo. Był bowiem taką zminiaturyzowaną wersją gatunku ludzkiego, takim małym człowieczkiem. I on sobie wszedł na to drzewo i spojrzał na Jezusa. Raz co w życiu zrobił. I tylko to jedno spojrzenie, jedno pragnienie zobaczenia Boga, Zwróciło uwagę Boga na Niego. Bo wystarczy, że raz człowiek autentycznie zapragnie być z Jezusem i Bóg autentycznie zapragnie być z tym człowiekiem też raz na zawsze. Jeden raz. Jedno prawdziwe spojrzenie, jedna prawdziwa modlitwa. Jeden raz, że w życiu powiesz Mu: Panie, ja naprawdę chcę, żebyś był królem mojego serca. Jezu Chryste, ja naprawdę Cię obieram za Boga mojego życia. I to naprawdę bez żadnych żartów. Bądź Panem mojego życia, raz w życiu, i to może zmienić istnienie. I tak również zmieniło się życie tego Zacheusza, bo on tylko raz szedł na to drzewo, raz spojrzał na Jezusa, raz Jezus go zobaczył powiedział, Zacheuszu schudź z drzewa, dzisiaj będę w twoim domu i człowiek się zmienił. Ten straszny człowiek, potworny zdzierca, cham, drań, złodziej, kłamca, stał się w siebie święt. Jedno spojrzenie. Jedno pragnienie zmieniło jego życie. Stał się kimś wyjątkowym, chociaż wcześniej nawet nie mógłby go nikt zauważyć, bo był takim małym knypkiem. Nieważnym, nieistotnym, może nawet pełnym kompleksów niższość. ale raz w życiu zrobił coś właściwego i od tej chwili stał się kimś, o kim historia ludzkości wspomina już od dwóch tysięcy, niemal lat, nawet więcej. I twoje życie może być wspominane za dwa tysiące lat, jeśli raz wybierzesz Boga. To, co może cię uczynić wyjątkowym, nie tylko w oczach Boga, to twoje zwykłe pragnienie spojrzenia Bogu w oczy. Chociaż raz popatrz w jego oblicze, chociaż raz go pragnij, chociaż raz w życiu powiedz mu, naprawdę chcę, żebyś ty był moim Bogiem bez żartu. Nawet zwykła kłoda drzewna i to używana do wieszania skazańców może stać się niezwykłym relikwiarzem, świętością. Jeśli przybiją do niej Chrystusa, zobacz, obecność Chrystusa nawet z martwego drzewa robi święte, święte relikwie. Twoje życie jest o wiele cenniejsze niż martwa kłoda drzewa. Jeśli ty pozwolisz Jezusowi przybić w miłości do swojego serca, twoje życie nabierze boskich wymiarów. Boskich, czyli wyjątkowych. Nawet jeśli w tej chwili jesteś kimś, kogo nikt nie zauważa, to wystarczy, że spojrzysz raz na Boga. Bóg raz Ciebie zobaczy. I już będziesz naprawdę godny zauważenia raz na całe życie, na wieczność. Obecność Jezusa zmienia zwykłych ludzi w niezwykłych. Tam, gdzie On jest dostrzegany, nikt nie czuje się niezauważany. Jeśli On stanie się dla Ciebie naprawdę najważniejszy, choćby przez moment. Twoje życie nie będzie bezwartościowe przez całą wieczność. Amen.